Plastyka brzucha, czyli abdominoplastyka, to zabieg operacyjny mający na celu usunięcie nadmiaru skóry oraz tkanki tłuszczowej brzucha. Często wykonuje się też korektę przepuklin i rozstępu powięzi mięśni prostych brzucha. Rezultatem operacji jest likwidacja dużego, obwisłego brzucha, poprawa napięcia brzucha, podkreślenie talii, czyli płaski brzuch. Kandydatami do abdominoplastyki są osoby z obwisłym fałdem skórno-tłuszczowym brzucha, przepuklinami lub rozstępem mięśni prostych, bądź też tylko z nadmierną ilością wiotkiej skóry podbrzusza powstałej na skutek znacznego spadku masy ciała czy skutków przebytej ciąży. U niektórych pacjentów zadowalające wymodelowanie sylwetki brzucha uzyskać można wykonując tzw. mini plastykę brzucha, polegającą na wycięciu plastyki tkanek jedynie poniżej pępka. Dlatego też ostateczna kwalifikacja oraz dobór najbardziej optymalnej metody operacji możliwy jest po przeprowadzeniu badania i konsultacji chirurga plastyka. Ważny jest stan zdrowia pacjenta, który pozwoli na przeprowadzenie operacji w znieczuleniu ogólnym. Liposukcja jest zabiegiem pozwalającym jedynie na usunięcie tkanki tłuszczowej. Problem nadmiaru wiotkiej skóry pozostaje nierozwiązany. Co więcej, bardzo często po liposukcji zostaje więcej luźnej skóry, dlatego też u niektórych osób nie jest możliwe uzyskanie zadowalającego wymodelowania sylwetki jedynie poprzez wykonanie liposukcji. Często liposukcja jest łączona z abdominoplastyką i stanowi jeden z etapów modelowania sylwetki, wykonywany przed bądź po plastyce brzucha. Wiadomo, że po każdej ingerencji chirurgicznej dochodzi do powstania blizny. Po plastyce brzucha blizna pooperacyjna jest ukryta poniżej linii bielizny. Jest poprzeczna. Zwykle rozciąga się od jednej do drugiej kości biodrowej, biegnąc tuż nad spojeniem łonowym. W przypadku konieczności przemieszczenia pozycji pępka blizna pooperacyjna umiejscowiona jest w fałdach wokół pępka, co czyni ją niewidoczną. Stosując się do zaleceń pielęgnacji blizn pooperacyjnych naszej kliniki po okresie około 6 miesięcy, estetyka blizn jest bardzo dobra. Widzimy blizny, które są niemal niewidoczne. Abdominoplastyka jest nieco bardziej rozległym zabiegiem, mogącym trwać nawet 3 godziny. Po operacji pacjentka z reguły pozostaje w klinice przez dobę pod opieką wykwalifikowanego personelu. We wczesnym okresie po operacji wskazane jest utrzymanie nieco zgiętej pozycji ciała, która zmniejsza napięcie powłok brzusznych. Dodatkowo konieczne jest noszenie specjalnego gorsetu modelującego sylwetkę. Ból występujący po zabiegu znoszą zalecone leki przeciwbólowe. Przez kilka dni należy stosować antybiotyk i leki przeciwzakrzepowe. Odwiedziny po zabiegu są możliwe zwykle po ustaleniu z personelem. Następnego dnia po operacji fizjoterapeuta wykonuje ćwiczenia i masaże usprawniające tak, aby wstając z łóżka zminimalizować dolegliwości. Stopniowy powrót do pełnej aktywności fizycznej, w tym sportowej, wskazany jest po upływie około 8 tygodni. Wynika to z konieczności stosowania przez ten okres gorsetu modelującego sylwetkę oraz potrzeby ograniczenia napięcia powłok brzusznych. Powrót do pracy w zależności od jej charakteru następuje zazwyczaj po upływie 3 do 6 tygodni. We wczesnym okresie pooperacyjnym obowiązuje zakaz dźwigania ciężkich przedmiotów przez okres minimum 8 tygodni. Ważna jest organizacja odpowiednich warunków domowych i pomocy w okresie rekonwalescencji. Dotyczy to szczególnie matek z małymi dziećmi.